Okay, let's go, guys. One day, Apostle Paul came to the city of Athens. Kiedyś Apostoł Paweł dotarł do Aten. The description of this event is found in the book of Acts, chapter 17. W 17 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich jest to opisane. You know that the Apostle Paul was born in a small city of Tarsus. Wiemy, że Paweł urodził się w takim małym miasteczku Tars. It was the Roman province Cilicia. To było w Cilicji, w prowincji rzymskiej. And we can use our imagination. Spójrzmy wodze wyobraźni. And think that when Paul came to the city of Athens, gdy Paweł przybył do Aten, he felt a little bit probably intimidated. Trochę był taki onieśmielony. After all, Athens was the center of human civilization. Przecież Ateny to było centrum cywilizacyjne owego czasu. And the text says that Paul went through the streets of Athens. Czytamy, że przechodził się ulicami Aten. He was meeting the people. If you can stop talking, please. Gdybyście mogli przestać rozmawiać. Spotykał się z nimi. I'll ask you each moment. I'm not telling you. I know exactly what I'm saying. Tomorrow I will ask you this. And I'll put small notes beside your name. So just to know how it functions. These guys, they know this. Chcę bardzo przypomnieć wam to, nie będę powtarzał cały czas, ale ja dokładnie pamiętam, o czym mówię i jutro wiem, kogo będę pytał o to, co powiedziałem. Each presentation, whatever I'm telling you, I know exactly what I'm telling you. Ja dokładnie pamiętam, o czym mówię w każdym podejściu. I'm not telling you nice stories just. Ja nie przyszedłem was zabawiać tutaj. So, and I'm not here to entertain you, of course. Naprawdę, nie po to. So you have to know what counts and to take good notes. Dobrze, gdy przypomnicie sobie, co się liczy i gdy będziecie robić dokładne notatki. And I hope you want good grades. Sądzę, że zależy wam na stopniach. Because it will follow you later. Dlatego, że to za tobą pójdzie przez życie. If you want to do PhD, and who knows? A jeżeli byś doktorat chciał robić, jak kto then to you, wie, you need good grades. You never know when it will. To musisz mieć dobre rekomendacje w postaci stopni. So already through the week when I ask you, I'll form a picture of you. No, no. Of course, yes. So try to take good notes. Róbcie dobre notatki. I'm not here to entertain again. I'm here to teach you something. Raz powtarzam, ja nie przybyłem tu, aby was zabawić. And try to be disciplined when we say 10 minutes, 10 minutes. I gdy umawiamy się o 10 minut, to jest 10 minut. So let's go back to Paul. Wracamy do Pawła. And when Paul came to the city of Athens. Gdy Paweł przybył do Aten. The Bible says that he was meeting Epicurean and Stoic philosophers. Spotykał się ze stoikami i epikurejczykami. This is chapter 17, verse 18. 17 rozdział i wiersz 18. The text says a group of Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with him. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Why Luke is mentioning these two groups of philosophers? Dlaczego Łukasz tutaj wymienia te dwie grupy kierunków filozoficznych? Probably that at that moment they were very influential groups of philosophers. Prawdopodobnie wtedy to były grupy, które wywierały olbrzymi wpływ. And just a few words about Epicureans. Kilka słów na temat epikurejczyków. They were founded by the man called Epicurus. Epicurus, on był założycielem tej grupy myślowej. Like many other philosophers in the history of philosophy. Tak jak każdy inny filozof w historii filozofii. Epicureans were thinking what is the meaning of human life. Epikurejczycy zastanawiali się nad znaczeniem życia ludzkiego.
And they came to the conclusion that the meaning of human life is for human beings to be happy, happiness. I doszli do takiego wniosku, że w życiu przede wszystkim chodzi o szczęście. But Epicurus believed that there are two major obstacles for human beings to be happy. Epikures miał przekonanie, że są przynajmniej dwie przeszkody, które nie pozwalają człowiekowi być szczęśliwym. The first obstacle to be happy, according to Epicurus. Według niego pierwszą przeszkodą było to, is the existence of gods. Że bogowie istnieją. So, if there are gods, jeżeli bogowie gdzieś tam są, then if they look at us, i patrzą na nas, then it is for Epicurus difficult to be happy. To nie było coś, co by uszczęśliwiało go. One of the most influential thinkers of the 20th century. Jeden z najbardziej wpływowych myślicieli XX stulecia was Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. You know how to write his name? Okay. Pisownie jego nazwiska jest wam znana? If no, you stop me, I'll write. Jeżeli nie, to ja napiszę na tablicy. Dobrze by było. Okay. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. I have an interesting experience about this man. Coś szczególnego wydarzyło mi się w związku z tym człowiekiem. I was young minister in Belgrade Church. Byłem młodym kaznodzieją w Belgradzie. I think there were four of us young ministers and there was a senior pastor. W tym okręgu pracowało nas czterech młodych pastorów i senior. And Sunday night was traditionally the time when we invited non-Adventists to the church. A w niedzielę wieczorem to zazwyczaj był czas poświęcany na spotkania publiczne. Zapraszaliśmy nie-Adwentystów. So we usually, we young ministers, we preached on Sunday. I wtedy wieczorami w niedzielę to my młodzi pastorzy mieliśmy wystąpienie. There were not many people coming on Sunday. Niewielu ludzi przychodziło w niedzielę wieczorem. Maybe we had 30-40 Adventistów. And maybe 10-15 non-Adventists. Może 10-15 ludzi z zewnątrz. And one of my good friends preached that Sunday. I tamtej niedzieli kazał jeden z moich dobrych przyjaciół. And I was listening to him. Ja go słuchałem. I was sitting there and I saw two ladies. I zauważyłem dwie niewiasty. They entered the church. Weszły do kaplicy. They sat in front of me. Usiadły tuż przede mną. Very nicely dressed. Pięknie ubrane, elegancko. With a lot of jewelry and so on. Ozdoby, biżuteria, kapały z nich. At one point my good friend said. I w pewnym momencie mój dobry przyjaciel powiedział słowa. Something like this. You can put this in nice Polish. Coś mniej więcej takiego. Powiedz to ładnie po polsku. He said, some writer by the name of Jean Paul Sartre. Powiedział jeden z wspaniałych ludzi, Jean Paul Sartre. So he didn't know even how to pronounce his name. Nie wiedział, jak wypowiedzieć jego nazwisko. These two ladies, they were probably well educated. Te dwie niewiasty chyba były wykształconymi niewiastami. When he said this, gdy on to powiedział, they were just sitting in front of me. Siedziały tuż przede mną. I heard the conversation. Słyszałem, co do siebie mówiły. One of the ladies whispered to the other one. Jedna szeptała do drugiej. This guy has no idea what he's talking about. Ten człowiek nie ma pojęcia, o czym chce mówić. Maybe 5-10 minutes later they left. 5 minut, może 10, wstały i wyszły. So if you want to be successful. A więc jeżeli chcesz mieć powodzenie. You have to know some philosophy.
to musisz wiedzieć coś na temat filozofii. You have to know literature. Znać literaturę w tym, na tym poziomie. Poland has a well rich, rich history. Poland, like a country, Polish nation. No. Polish nation. Yes. Polska ma wspaniałą historię. So I think you have to know Polish thinkers, contemporary thinkers. Powinniście znać polskich myślicieli. Polish contemporary or old philosophers. Albo starych, dawnych filozofów. Writers. Poland has pisarzy. A rich, rich culture. Polska ma bardzo bogatą kulturę. And then you can, what Paul Tillich says, you can correlate biblical concepts to the contemporary thought forms. Wtedy dopiero możesz połączyć myśli biblijne ze współczesnymi czy znanymi wypowiedziami i myślami, które w społeczeństwie istnieją. And I'm not preaching theory to you. Ja nie każę wam teorii. I try every year to speak in public halls, not in the church. Ja staram się rocznie przemawiać w miejscach publicznych, nie w zborach, w kaplicach, ale do audytorium. It is easy to entertain our church members within the church walls. Bardzo łatwo jest zabawić naszych wyznawców w naszych pomieszczeniach. And after the Sabbath sermon they will go home and say, oh, it was a good sermon today. I idą po prostu w sobotę do domu, mówią, o, jakie dobre kazanie. But if you want to have any influence in the city where you... Ale jeżeli chcesz mieć wpływ na mieszkańców miasta, gdzie mieszkasz... You have to know contemporary culture. To musisz wiedzieć cokolwiek na temat współczesnych kulturowych pojęć ruchów. Paul did know Greek culture. Paweł znał grecką kulturę. As you are going to see later, he was able to quote by heart some of the Greek poets. On potrafił cytować poetów greckich. Yes. So let's come back to Epicureans. A więc wracamy do Epikurejczyków. And to Jean-Paul Sartre. I Jean-Paul Sartre. He was an atheist, of course. To był ateista, oczywiście. He was existentialist atheist. Existentialista. With Albert Camus. Z Albertem Camus. Yes, I went to study theology because of Albert Camus. Ja studiowałem teologię pod tym okiem. When we studied him in the high school. W szkole średniej uczyliśmy się o nim. And Sartre developed the idea of look. Sartre wypracował takie pojęcie spojrzenia. He wrote one drama. Napisał jedną sztukę, dramat. Pas de sortie in French, if you speak French. Pas... Jeżeli ktoś zna francuski. No exit. Pas de sortie, no exit. Nie ma wyjścia, bez wyjścia. In one small room he put several people sitting. Umieszcza w jednym niewielkim pomieszczeniu szereg osób. Sitting in a circle. Siedzą w kręgu. And all of them are staring at one man. I wszyscy mają wzrok utkwiony w jednego człowieka. If you see in Warsaw, I'm sure that in theaters in Warsaw they even today they have these. Jestem przekonany, yes, że w Warszawie ta sztuka jest pokazywana. So everybody is staring at that guy sitting. Wszyscy patrzą na tego siedzącego jego mocno. And he's sitting there, sitting. But he feels that by staring at him, that they are stripping him. Ale po prostu on czuje, że oni swoim wzrokiem go rozbierają. Sartre says that we are putting curtains on the windows. Mowa i Sartre zwraca uwagę na to, że my wieszamy firanki, zasłony w oknach. We are putting clothes. Nakładamy na siebie odzież. We want to hide our nakedness. Chcemy naszą nagość jakoś przykryć. On the other hand, when you have all these pornography and so on, people like to expose their body. Przyzwyczajeni nieraz do pornografii, ludzie chcą eksponować swój wygląd, swoje wdzięki. But when people look at you, stare at you. Ale gdy ludzie na ciebie wnikliwie patrzą, according to Sartre, it is not easy to
to accept this. Według Sartre jest trudno się z tym pogodzić i to zaakceptować. And he goes to God. I wtedy zwraca się do Boga. And he says, if God looks at us. Jeżeli Bóg tak wpatruje się w nas właśnie. Constantly. Bezustannie. Through the heavenly keyhole. Przez właśnie taką dziurkę od klucza w drzwiach nieba. We do not exist. To my nie istniejemy, to nas nie ma. We have no privacy at all. Nie masz w ogóle prywaty w swoim życiu. He is staring at us. On na nas wgapi się bez przerwy. If God exists, as us. Jeżeli Bóg tam jest, powiada Sartre, we do not exist. To nas nie ma. Either us or him. Albo my, albo on. Since we exist, he does. A z uwagi na to, że my istniejemy, to on nie może istnieć. You know that in the Bible it is opposite. W Biblii jest inaczej zupełnie. David says, God, you know everything. Boże, ty wszystko o mnie wiesz. You know when I'm sitting, when wiesz, I'm sleeping. Kiedy siedzę, kiedy śpię. There is no place where I can hide nie ma myself. Miejsca, gdzie bym się mógł skronić przed. The greatest tragedy for human being is the moment when God is not looking at him anymore. Największą tragedią dla czcicieli Boga jest to, gdy Bóg na nim nie patrzy. To come back to Epicurus now. A wracając do Epikurejczyków. It was a digression to Sartre. Digression. I wanted to explain Epicurus. A więc oni chcieli Sartre wydobyć coś. So Epicurus also believe if there are gods. Oni też wierzyli, jeżeli Bóg istnieje. We cannot be happy. To nie możemy być szczęśliwi. But then he said to his contemporaries. Ale w swoim współczesnym powiedział tak. Yes, gods do exist. Tak, Bóg istnieje, but they are not interested in what is going on in this. Ale nie jest zainteresowany tym, co się tu dzieje. Some Greek philosophers like Aristotle. Niektórzy greccy filozofowie jak Aristoteles. They would say that God even does not know that we exist. Powiedzieliby, Bóg nawet nie wie, że my istniejemy. Contrary to this. W opozycji do tego. To Epicureans. Do Epikurejczyków. Apostle Paul says. Apostoł Paweł powiada. God is not far away from us. Bóg from each one of us. Od nas daleki, od nikogo z nas, jest na bliski. He is present in human history. On jest w historii ludzkości osadzony. We cannot understand Paul's master speech without Epicurean philosophy. Nie moglibyśmy zrozumieć w ogóle, o czym mówi tu Paweł i dlaczego tak mówi, gdybyśmy nie rozumieli Epikurejczyków. And then the second obstacle for human happiness according to Epicurus is the existence of death. A kolejną przeszkodą do szczęścia według Epikurejczyków jest rzeczywistość śmierci. But his famous answer was. Ale jego znana odpowiedź brzmiała. Apparently he thought that he found answer to this. So. A zakładał, że znalazł odpowiedź na ten dylemat. He said, where death is, we are not. Where we are, death is not. One more time. Where death is, we are not. Where we are, death is not. Meaning, when we, when we die, that's the end of it. A więc oni jak gdyby w opozycji i w przeciwieństwie do tego nurtu wcześniejszego powiedzieli, jeżeli istnieje śmierć, to nie ma nas. Yes. Jeżeli istnieje my, jeżeli istniejemy, to śmierci nie ma. Yes, very good. Yeah, thank you, brother. Thank you. So it means when we die, that's the end of everything. A więc gdy umieramy, to się wszystko kończy. And then comes short man from Tarsus. I wtedy taki niewielkiego wzrostu człowiek z Tarsu się pojawia. And he says, i powiada, that God gave us proof. Że Bóg daje nam dowód. In this human history, he gave us proof that he exists. W ludzkiej historii on położył kamienie milowe swojego istnienia. By resurrecting Jesus from the dead. Poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Anastasis. To jest ta Anastazja. Resurrection. Zmartwychwstanie. Thank you, brother. Oh, thank you. Good.
Very good. This is translation of this. All of this and this. Good. All of them are good. Very good. Thank you. Very kind. I sent you just recently a translation. Yes. Przepraszam bardzo niedawno. In Polish. Przekład tego na język polski. I'm not sure. Sorry. You can get it. Thank you. Excuse me. Do you have one for translator? I'm sorry. Give it. I'm sorry. I'm sorry. No problems. You can give to him. It's for you. Yeah. It's in English. Yeah. This is translation. Thank you. First one. And this is the small one. Sure. Yeah. Okay.